Przed chwilą odbyło się spotkanie strony chińskiej, sześć gości z Chin, wojewoda, wicewojewoda, rektor i moja osoba. Spotkanie dotyczy organizowanej przez stronę chińską konferencji międzynarodowej w sprawach dotyczących nowego jedwabnego szlaku. My niedawno taką konferencję robiliśmy w Opolu, następna konferencja w listopadzie będzie po stronie chińskiej. I omawiamy szczegóły dotyczące tej konferencji. To jest kolejne spotkanie ze stroną chińską w ramach cyklu spotkań, które rozpoczęły się wizytą wiceambasadora Chin ze strony Wojewody Opolskiego. Z wielką przyjemnością, serdecznością wspieramy tego rodzaju spotkania, w nich uczestniczymy, realizując ideę polskiego rządu o wsparciu nauki i biznesu. I techniki, czyli podążamy krokiem, który Politechnika Opolska już wyznaczyła e, całkiem niedawno, e, i będziemy bardzo mocno wspierali te działania na poziomie naukowym, współpracy Politechniki Opolskiej z uniwersytetami chińskimi i na poziomie wspierania biznesu polskiego w Chinach, chińskiego w Polsce. Politechnika Opolska.